Cześć, z tej strony Dodek. Witajcie w kolejnym Behind the Trick. Dzisiaj się biorę za motyw taki, przy którym uszkodziłem się w tamtym roku, przy którym poczułem, że moje kolano skoczka dość mocno mi doskwiera. A mianowicie będę wracał do front flipa, do Raidena, do palm flipa. Taki kombos chciałbym zrobić. Będę go ćwiczył w taki sposób, że zacznę po prostu od składowych, czyli front flip do Raidena i Raiden do palm flipa. Spod tego chcę zacząć. A później chcę połączyć to wszystko w jedną całość. Jest to dlatego tak ciężkie, ponieważ jest bardzo dużo dynamiki przy tych motywach i bardzo dużo sił trzeba okiełznać. No ale mam nadzieję, że dam radę. Jak nie dziś, to na kolejnym treningu, jak nie na kolejnym, to na kolejnym i w końcu uda mi się to zrobić i wam pokazać, bo jest to kombo takie, którego jeszcze nie widziałem nigdzie na świecie. Biorę się do roboty, rozgrzewka, trzeba porządnie rozgrzać kolana, bo są tu mocno wysilone i będę robił ten motyw. Mam nadzieję, że z sukcesem już dzisiaj, mam na to trochę czasu. To, co chcę zrobić, każdy element po kolei wam pokażę. I te trzy właśnie elementy chcę połączyć w jedną całość, czyli zrobić to wszystko pod rząd. Front flip, Raiden i palm flip. Ok, to zaczynamy. Zacznę od Raidena do palm flipa, ponieważ front flipa Webstera do Raidena mam lepiej opanowanego. No i co? Zobaczymy, jak mi pójdzie. Wszystko krzywo, ale w miarę siadło. Ciągle nie siada mi to tak prosto, jakbym chciał, ale jest dobrze, że umie zapanować tutaj nad pędem. Nie jest najgorzej. Myślę, że mogę przejść do kolejnego etapu, czyli do robienia front flipa do Raidena. Jak przećwiczę ten element, to biorę się za całość. Jeszcze tak dodatkowo wam powiem, że najtrudniejsze właśnie w tych trikach jest zapanowanie nad tym pędem, którego nabiera nasze ciało i nad tym, żeby tutaj, w momencie, gdy chcę zrobić Raidena do palm flipa, czyli rotacja w jedną stronę, żeby obrócić ją w drugą stronę. Gdybym robił Raidena do czegoś obracanego w tym samym kierunku, czyli Raiden jest w tą kręcony i drugą rzecz też w tą, jakbym kręcił, no to byłoby trochę łatwiej. Ale ja robię Raidena w tą, no i palm flip idzie w drugą, więc muszę tutaj zahamować i nabrać od razu energii na następny motyw, żeby zachować tą płynność, żeby zachować ten flow. Z front flipem jest fajniej, bo front flip nadaje mi dużo siły, tyle że mam jej czasami aż za dużo i wchodzę prosto na ścianę i muszę wyhamować, prawda, tą energię rękami. I tutaj idzie w moje nadgarstki cała siła po front flipie do tego, żeby zrobić Raidena. I tutaj muszę znowu hamować się po front flipie, po Websterze, żeby to fajnie zrobić. No ale zobaczcie sami. Wiecie co, tak sobie pomyślałem, że głupio mówię, że będę ćwiczył osobno najpierw tą część, później tamtą. Przecież wystarczy poćwiczyć tą pierwszą, czyli Raiden do palm flipa, a tu już robię front flip do Raidena. No jak dobrze siądzie, to dlaczego nie dołożyć tego palm flipa od razu? I tak się za to wezmę, skoro tak fajnie mi to wychodzi, to tak będę to robił.
No i to w tej części jest najtrudniejsze, bo jest mega duża siła i muszę to zrobić z mega precyzją. Gdy nabiegam sobie po prostu samym Raidenem, wiem gdzie te nogi dać, wiem jak czuję, jak położyć ręce na ścianę, a tu się wszystko dzieje natychmiast. Kończę Webstera, kończę front flipa i od razu muszę wpaść w tą ścianę, zatrafić i odległość nogami, i dobrze rękami, a nie chcę sobie zgnieść nadgarstków, wbijając rąk po prostu, wbijając sobie moje dłonie tak prosto na ścianę. Z dużą siłą mógłbym sobie coś uszkodzić. Dlatego, kurczę, za pierwszym razem mi wyszło, a teraz muszę się dostosować po prostu i wyczuć to. Było blisko, było bardzo blisko. Jeszcze nie było tego flow, tej płynności, ale połączyłem te trzy elementy wreszcie. Ćwiczę to już godzinę i zaczynam się robić zmęczony, ale jestem tak blisko tego triku. Tak bardzo blisko. Dobra, jak nie dzisiaj, to jeszcze jutro, ale mam nadzieję, że chociaż kilka razy mi wejdzie dzisiaj to i jutro to po prostu doćwiczę trochę. I byłoby fajnie. Wiem, że to jest trawa, że jest łatwiej, ale jak zrobicie to na betonie, to szacunek dla was. Zresztą trawa, beton, i tak trzeba pokonać pewne bariery mentalne. Jestem już tak blisko, ale to jeszcze trochę. Chyba dzisiaj już nic z tego nie wyjdzie. Jutro, jak pozwoli pogoda, to tu wrócę i to zrobię. Jestem zbyt zmęczony, zbyt zdekoncentrowany kilkoma ruchami, które mi nie wyszły. I co, ale jest dobrze, bo kilka razy było tak fajnie, blisko. Dzień kolejny, 11:15, ja się zabieram do ćwiczeń. Już mnóstwo rzeczy dzisiaj zrobiłem i teraz się wybrałem na trening. Mam nadzieję, że dzisiaj ten motyw będzie wychodził, że to, co wczoraj wyćwiczyłem, zostało we mnie i po prostu dzisiaj go doszlifuję i mi się uda go zrobić tak, jak ja chcę, tak żeby siebie zadowolić. Już jestem po rozgrzewce, no i co? Zabieram się za trik. Raiden do palm flipa już siada, więc zabieramy się za całość. Ogólnie jest dobrze, czuję to. Front flipa robię odpowiednio blisko, wejście rękami. Tutaj troszeczkę jest problemu, muszę dać te ręce niżej i równo, bo trochę mam rozsunięte jedną wyżej, jedną niżej, przez co mnie skrzywia w locie i ląduję właśnie jakoś tak dziwnie i nie będę mógł wyjść wtedy prosto do palm flipa, ale jest ok. Ile już za mną? Pół godziny treningu. Mam jeszcze jakieś pół godziny czasu, później idę do pracy, więc nie mogę się za bardzo skatować. Muszę jeszcze coś zjeść, coś zrobić do jedzenia do pracy. Dobra, teraz chwila oddechu, napiję się i działam dalej. Jak na razie nie mogę idealnie trafić w ścianę.
ciągle mam wrażenie, że to jest za wolno, że mogę to zrobić szybciej, płynniej, lepiej. Kilka prób siadło, czuję to, wszystko zależy od tego front flipa, żeby idealnie wszedł i później ułożenie rąk do Raidena. A palm flip już, no to jest najłatwiejszy z tych, że tak powiem, najłatwiejszy element. Po prostu dobrze wyląduje Raidena, no to palm flip wchodzi mi jak masło, że tak powiem. On nawet w trochę gorszych warunkach mi wchodzi, bo no już kilka lat ćwiczę ten motyw i że tak powiem, miałem z nim na początku problemy, później musiałem się bardzo przyłożyć do niego i dlatego no tam beton, nie beton, nierówności, nie ma problemu z tym, żeby ten trik zrobić. Więc podsumowując, zostało mi to po prostu ćwiczyć jeszcze, dopracować idealnie, żeby mi udało się wymierzyć za każdym razem, no co jest trudne, prawda, bo każdy trik wychodzi za każdym razem troszeczkę inaczej i tu jest tak samo, dlatego to jest trudność ze zrobieniem tego całego kombosa, ponieważ wszystkie trzy elementy muszą wyjść prawie że idealnie. Pora kończyć ten materiał. Jak się Wam podobał, to zostawcie łapy w górę, subskrypcję, żeby widzieć kolejne filmy, które będę dodawał. Trochę brakuje mi tej regularności, ale to ze względu na to, jak tam u mnie sytuacja z pracą wygląda i po prostu wracam często bardzo zmęczony i nic mi się nie chce, potrzebuję odpoczynku. Wolę iść na trening niż wsiąść i montować i tak dalej. I stąd te filmy nie wychodzą tak często, bo trochę się czasu na to traci. No ale co, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, a ja się Wam odwdzięczę nowymi filmami. Na razie, cześć!